Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Witam serdecznie na antenie Radia Pryzmat, z tej strony Marta Marcinek, a dzisiejszą audycję Sportowej Energii poprowadzę razem z redakcyjnym kolegą Kamilem Latuszkiem. Cześć, witajcie. Tematem naszej audycji będzie joga. Moim dzisiejszym gościem jest pani Agata Rozkocha, joginka, właścicielka studia jogi w Krakowie. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo za zaproszenie. Może zaczniemy od początku. Skąd wzięła się joga? Jakie są jej początki w Polsce? Czy może zacznę od tego, skąd się w ogóle wzięła joga. Joga pochodzi z Indii, powstała tam tysiące lat temu i była formą aktywności fizycznej, ale joga to także filozofia, przede wszystkim filozofia. Joga to jeden z systemów filozofii indyjskiej, taki ortodoksyjny system, dlatego też nie należy łączyć jogi z żadną religią, co często się wydarza. A jogę mogą ćwiczyć osoby różnych religii, są to buddyści, chrześcijanie i ludzie różnych wyznań. I tak jak powiedziałam, joga to przede wszystkim filozofia. Tą filozofię też są wplecione asany, czyli pozycje jogiczne, które mają na celu dobre funkcjonowanie całego ciała, dzięki temu funkcjonowanie także psychiki oraz umysłu. Słowo joga oznacza nakładać jarzmo, łączyć, oznacza także wspólnotę i to są bardzo ważne słowa. Właśnie ta wspólnota, połączenie tej sfery fizycznej, psychicznej oraz umysłowej. A kiedy pani poczuła wewnątrz siebie, że tak, to jest to, co chcę robić w życiu? Troszkę mi to zajęło. Byłam zawsze osobą bardzo aktywną i taką osobą poszukującą. Uprawiałam różne sporty, grałam w tenisa, jeździłam na nartach i szukałam dalej. Poszłam na aerobik, jednak takie ćwiczenia, za którymi nic nie szło, nie interesowały mnie. I dopiero jak zaczęłam ćwiczyć jogę, najpierw podobał mi się ten aspekt fizyczny jogi, później przekonałam się, że to jest też aspekt taki psychologiczny, no i właśnie ten spokój wewnętrzny, a potem po tej fizyczności pojawiła się filozofia. Czyli nie jest to dla pani tylko i wyłącznie praca? Nie. Joga to jest dla mnie całe życie, to jest styl życia, to jak się zachowujemy w stosunku do innych, jak traktujemy przyrodę, jak traktujemy przede wszystkim swoje ciało, bo to, co robimy na macie, będzie później odzwierciedlało to, jak zachowujemy się w stosunku do siebie, do innych istot i to jest ważne. Dla kogo jest joga? Kto może ćwiczyć, kto wręcz powinien, a kto nie? Joga jest dla wszystkich. Pewno spodziewaliście się takiej odpowiedzi. Można zacząć jogę nawet w takim wieku minimalnym, od 5-6 lat już prowadziłam zajęcia dla dzieci w przedszkolach. Wiadomo, że joga w przedszkolu będzie trochę inna, będzie bardziej dynamiczna, będzie w formie zabawy. I od tego momentu można praktykować jogi do samego końca. Założyciel tej metody praktykował do 96 roku życia i do samego końca ćwiczył, stał na głowie, stał na rękach i można to robić naprawdę do późnego wieku. Oczywiście największą grupą odbiorców w tej chwili, jeśli chodzi o jogę, to są ludzie powyżej 25 do 40 roku życia. Ale także u nas w szkole są na przykład zajęcia dla seniorów i tych osób też przybywa. Oni też poszukują formy aktywności, a wiadomo, że z wiekiem, gdy ciało się staje sztywniejsze i ta joga właśnie może nam pomóc. I joga też będzie taką delikatniejszą formą aktywności i tutaj będziemy właśnie uwzględniać pewne ograniczenia, które pojawiają się z wiekiem w ciele i też współistniejące choroby. Dominuje na tych zajęciach część płci żeńskiej? Większość to kobiety. Ale mężczyźni też się zdarzają. Mężczyźni też się pojawiają, bo też niedawno mężczyźni, że powiem, odkryli, że joga jest fantastycznym uzupełnieniem różnych innych aktywności, typu wspinaczki. I dużo ludzi, którzy się wspina, to teraz zaczynają chodzić na jogę, bo joga daje im koncentrację, daje im elastyczność, pewne zakresy. Tak samo biegacze ostatnio polubili bardzo jogę, bo też daje im zwinność, tak? Daje im pewną wytrzymałość, więc joga jest cudownym uzupełnieniem różnych innych sportów. A czy są to zajęcia, na których można zgubić zbędne kilogramy? To jest efekt uboczny, jak każdej aktywności aktywności fizycznej. Tutaj też w trakcie treningów te kilogramy tracimy. My tutaj na jodze nie robimy, prawda, niczego na siłę. To jest tak, żeby czuć się dobrze z sobą. Czy jeszcze jakieś korzyści mogłaby Pani wymienić z tego rodzaju ćwiczeń? Całe mnóstwo. Te aspekty fizyczne, czyli sprawne ciało, które jest elastyczne. Rozmontowujemy różne napięcia, które się pojawiają w ciele. Na przykład siedzimy przez 8 godzin przy biurku, garbimy się, no to te plecy muszą kiedyś odreagować, prawda? Wzmacniamy też brzuch, dzięki czemu będziemy mieć zdrowe dolne plecy. Wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy na sali do jogi. Jak powinniśmy przygotować się do treningu? Przede wszystkim wygodny strój. Ćwiczymy na bosaka. Przeważnie ludzie ćwiczą w leginsach, ale też można ćwiczyć w krótkich spodenkach, t-shirt i tyle. Na koniec do relaksu przydadzą się ciepłe skarpety, bo zawsze na koniec zajęć relaksujemy całe ciało, głęboko oddychamy. Natomiast przed samymi zajęciami nie polecamy obiadać się. 2-3 godziny po posiłku należy odczekać, zanim pójdziemy na zajęcia z jogi, ponieważ na jodze robimy intensywne skręty. Jedna z pozycji jogi nazywa się skręt żołądka, więc trzeba uważać. Też robimy pozycje odwrócone, tak jak stanie na rękach, stanie na głowie i świece, dlatego nie należy się obiadać. Później już po zajęciach można spokojnie wszystko jeść i pić. A w jakiej formie powinien być uczestnik takich zajęć? Powinien posiadać jakieś specjalne umiejętności, czy raczej nie. Są właśnie takie specjalne kursy, które pokazują krok po kroku, jak poszczególne pozycje, czyli asany, powinny w jodze wyglądać, więc nie musi być w żaden sposób przygotowany. I też metoda Iyengara, tą metodę, którą ja ćwiczę, to jest taka metoda, która pozwala ćwiczyć wszystkim. Tak? Jeśli nie mamy pewnych zakresów w ciele, typu brakuje nam rąk albo nóg, używamy pasków. Jeśli nie sięgamy gdzieś, możemy skorzystać z pomocy kostek. Jeśli nie robimy stania na głowie, to możemy wisieć na linach. I tutaj w tej metodzie jest wykorzystywane są przeróżne pomoce, co ułatwia nam ćwiczenie. Też wszelkie problemy z kręgosłupem, to nie jest ograniczenie, czy nawet jakieś problemy typu, że nie mamy jednej nogi, też można ćwiczyć jogę. Tutaj joga nie jest nie ma żadnych ograniczeń, tak? Prowadzimy też terapię jogą i to jest dla osób, które mają poważniejsze schorzenia, typu osoby, które są w trakcie chemioterapii i coś by chciały robić, w jakiś sposób się zrelaksować czy zregenerować. I takim osobom też jesteśmy w stanie pomóc właśnie dzięki jodze. Może Pani teraz opisać, jak wygląda taki trening? Czy każdy ma jakiś swój utarty schemat, czy każdy jest inny? Są określone sekwencje, które mają przynieść pewien efekt, prawda? I na przykład pozycje stojące dają nam stabilność. Skłony do przodu schładzają ciało, dają nam takie wyciszenie. Wygięcia do tyłu będą dodawały nam energii. Pozycje odwrócone będą przynosiły regenerację. To są takie grupy asan. I teraz też możemy modyfikować. Chcemy z jednej strony na przykład otworzyć obszar barków, no to pracujemy tutaj w trakcie wygięć, a później chcemy się schłodzić. Więc tutaj można przeplatać te poszczególne asany, żeby odnieść określone korzyści. Takie zajęcia, no to wiadomo, że one się rozkręcają. Tak na początku te ćwiczenia są bardziej takie statyczne, później przechodzimy do bardziej dynamicznych. Czasem też robimy powitania słońca, gdzie się można naprawdę spocić, a raz w roku, gdy są urodziny naszego nauczyciela, to robimy 108 powitań słońca i wtedy pot leje się strugami. Przeważnie niestety joga jest kojarzona tylko z leżeniem na macie i oddychaniem. Tak nie jest, bo joga to po prostu ćwiczenia fizyczne i ciężka praca z własnym ciałem. A jakie partie ciała są najbardziej ćwiczone? Całe ciało ćwiczy. Właściwie to my budzimy świadomość całego ciała. Od dłoni w kierunku centrum i w drugą stronę także tutaj. I właśnie to jest też ogromnym plusem jogi, że my nie ćwiczymy na przykład tak jak kulturyści, że oni ćwiczą określone partie ciała, tylko my ćwiczymy całe ciało równomiernie. A co z regeneracją? Bo na przykład kiedy ćwiczymy na siłowni, musimy sobie tam robić dzień przerwy. Czy jogę możemy ćwiczyć na przykład 5 dni w tygodniu, czy musi być dzień ćwiczeń, dzień przerwy? Jogę nawet możemy ćwiczyć codziennie. Możemy sobie oczywiście modyfikować ćwiczenia w zależności od naszych potrzeb. Typu mamy gorszy dzień, to robimy sobie tylko pozycje odwrócone, robimy sobie regenerację i robimy sobie na przykład ćwiczenia oddechowe. I to mamy taki właśnie dzień przerwy. Jeśli mamy więcej energii, no to wtedy robimy powitania słońca, robimy wygięcia i ta praktyka może być intensywniejsza. Więc możemy po prostu dopasowywać praktykę jogi do swoich potrzeb. Ważna jest regularność. A jak wygląda to powitanie słońca? Bo powiedziała Pani wcześniej, że można się przy tym naprawdę porządnie spocić. Bardzo męczące jest to ćwiczenie. Tak, tutaj mamy takie dwa psy, pies głową w dół i pies głową w górze i to są płynne przejścia. Ciało cały czas pozostaje w ruchu. Jeśli kojarzycie z ćwiczeń aerobikowych taką deskę, to tutaj mamy trochę jeszcze trudniejszy wariant, bo ręce są ugięte i zawisamy tułowiem nad ziemią i tak przez chwilkę. Więc jak połączyć te wszystkie różne pozycje, właśnie pies głową w górze, pies głową plus deskę, no to są to intensywne ćwiczenia. Czy jogę na przykład można ćwiczyć na zewnątrz? Jest lepsze ćwiczenie na zewnątrz, czy raczej łatwiej się skupić na tej sali? Oczywiście można ćwiczyć na zewnątrz, jest bardzo przyjemnie ćwiczyć na zewnątrz. Natomiast jak chcemy, żeby ta praktyka była czasem bardziej rozbudowana, no to wtedy potrzebujemy właśnie jakichś lin, jakichś dodatkowych pomocy i wtedy łatwiej jest nam ćwiczyć na sali. Ale joga na zewnątrz też ma ogromne plusy, no bo jednak jest czyste powietrze, otoczenie, w którym się znajdujemy, ono też będzie wpływało na nasz stan, prawda, i na naszą praktykę. I raczej wtedy musimy znaleźć jakieś spokojniejsze miejsce, żeby... Raczej spokojniejsze, ale o dziwo, jak się jeździ do Indii, to tam spokoju nie ma, a ten spokój i tak odnajdujemy pośród tego hałasu i wtedy właśnie jest najtrudniej się wyciszyć, ale to oznacza, że naprawdę, że ta joga działa, tak, i jesteśmy w stanie się nawet w hałasie wyciszyć, tak, bo nie zawsze mamy sprzyjające warunki, które są fantastyczne, komfortowe, jak w życiu. Na pewno te ćwiczenia budują tkankę mięśniową. Czy może Pani powiedzieć, jak długo trzeba czekać na efekty? Żeby zaobserwować jakieś takie pozytywne aspekty jogi, myślę, że po miesiącu już jak się przychodzi 2 razy w tygodniu, już te efekty może być widać. Ja też bardzo lubię prowadzić zajęcia takie pierwsze czy drugie u osób, które w ogóle nie miały styczności z jogą, bo oni wchodzą na matę i oni czują, jak ich ciało się zmienia, jak puszczają napięcia. I te efekty nawet mogą być po jednych zajęciach w postaci tego, że właśnie się lepiej czujemy. A jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sytuacja w Polsce? Jakie jest zainteresowanie jogą? Zainteresowanie jogą jest naprawdę duże i tutaj właśnie w Krakowie mamy wspaniały ośrodek szkoleniowy. Mamy dużo dobrych nauczycieli. Ja też właśnie w Krakowie się rozwijałam. Tutaj też siedzibę ma Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce i mamy naprawdę bardzo dobre szkoły. Tak samo dobre jak w Warszawie czy w innych miejscach. Ciekawym jest jeszcze dla mnie, co zrobić, żeby zostać instruktorem. Zostanie nauczycielem jogi to jest bardzo długi proces. W naszym systemie około 6 lat trzeba mieć udokumentowanej praktyki pod okiem nauczyciela albo będąc na kursie nauczycielskim, żeby w ogóle przystąpić do egzaminu i mieć taki dokument, że już jestem uprawniony do uczenia jogi, więc to jest bardzo, bardzo długi proces. Poprosiłabym Panią jeszcze może o jakąś motywację dla mnie i naszych słuchaczy, bo myślę, że może ktoś jest takim trochę leniwcem jak ja, że szuka sobie wymówek. Niby chciałby wziąć udział w takich zajęciach, ale jednak ciągle coś wypada i w sumie jest tej osobie to na rękę. To mówię akurat na swoim przykładzie, więc może Pani jakoś zmotywować? Trzeba na pewno od czegoś zacząć. Przede wszystkim trzeba zobaczyć tą fizyczność, to co się pojawia w ciele, to rozluźnienie, to przyjemne uczucie, ten spokój, który mamy w głowie. Z zajęć jogi wychodzimy uśmiechnięci. Myślę, że to jest najlepsza reklama dla zajęć jogi, że właśnie to ma dawać joga. Joga ma dawać radość i spełnienie. I to jest, myślę, że najlepsza zachęta. Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony nam czas. Naszym gościem była Pani Agata Rozkocha. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję za zaproszenie. Sportowa Energia.